Słowa Ewangelii według świętego Jana. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział, jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Jan zna swoje miejsce. On nie uważa siebie za kogoś, kim nie jest. Nie przypisuje sobie wielkości, której nie ma. Jakie to jest ważne znać swoje miejsce, żeby radować się tym, co Bóg mi wyznaczył. Czy ja raduję się tym moim powołaniem jako męża, jako żony, jako matki, jako ojca? Czy raduję się moim powołaniem jako kapłana, jako siostry zakonnej, brata? Znać swoje miejsce to radować się tym, co Bóg mi wyznaczył. Nie ma zajęć lepszych i gorszych. Oczywiście patrzę na to od strony nadprzyrodzonej, od strony takiego ducha. Ważne bowiem jest to, kim my jesteśmy, jakie wartości w sobie nosimy, jakimi wartościami żyjemy. Człowieka nie oceniamy po tym, jaki on zawód wykonuje. Życie Jana miało konkretny cel – zapowiedzieć przyjście Mesjasza. Jego życie było wołaniem, było umniejszaniem się. Tam, gdzie człowiek pełni bardzo ważne funkcje, bardzo potrzebuje pokory. A przecież pokora to między innymi też przyjmowanie upokorzeń, przez które dojrzewamy. My jesteśmy na tej ziemi, aby prostować to, co zostało wykrzywione przez grzech w życiu moim i w życiu innych. Tak Jan Chrzciciel rozumiał swoje posłannictwo, ale to jest również posłannictwo nasze, chrześcijan. Prostować ścieżki na przyjście Boga w moje życie, ale też w życie moich bliskich. My naszym życiem budzimy w innych świadomość, radość z tego, że Bóg istnieje i On jest miłością. Czy ja budzę w innych radość, świadomość wiary? Czy moje życie na to wskazuje, że Bóg jest miłością? Jedni wierzyli Janowi, inni przychodzili obojętnie. Jan tymczasem czynił to, co do niego należało, nie zwracając uwagi na to, że jego posłannictwo jest dla niektórych osób niewygodne. Myślę tutaj szczególnie o Herodiadzie. Przecież tak wielu ludzi przychodziło nad Jordan, aby się ochrzcić. Jesteśmy jak Jan, posłani, aby zaświadczyć. O czym ja świadczę w moim życiu? Kto zwraca uwagę na moje świadectwo? To, jak żyję, czym żyję. My wiemy, że każde powołanie ma swoją cenę i każde jest wezwaniem do męczeństwa, czyli do radości i smutku, do nadziei i do odczuwania zniechęcenia. Każde powołanie. I każdy człowiek objawia Pana Boga tak, jak Bóg chce. Oczywiście, jeżeli człowiek słucha Boga. Czy ja słucham Boga? Jak objawiam mojego Pana, który jest dla mnie, powinien być najważniejszy.